właściwie moja kariera zaczęła się już, jak byłam dzieckiem, skończyłam szkołę baletową, więc jakby ja to tak określam, że jednak już jako dziecko już mogłam się realizować i byłam poddana jakimś tam różnym procesom, stresom i sytuacjom scenicznym. No ale później gdzieś tam pojawiła się olbrzymia potrzeba jakby wchodzenia w jakieś inne schematy ruchowe i wyjechałam do Rotterdamu, do szkoły, która oferowała całą gamę różnych technik tańca współczesnego. Potem pojawiły się różne propozycje stażów, pracowałam z Janem Fabre przez kilka miesięcy. Pracowałam też z Christiną de Châtel, z Michaelem Schumacherem i po szkole wyjechałam do Monachium. Tam się związałam z zespołem Anna Holter & Company. Po kilku latach wróciłam do Polski i tu w Polsce zaczęłam pracować nad swoimi rzeczami. Stworzyłam kilka choreografii własnych, takich właściwie choreografii solowych, takich bardziej laboratoryjnych. Wydaje mi się, że ja cały czas szukam mojego języka. Wydaje mi się, że jest to jakby język, który jest dosyć abstrakcyjny. Ja bardzo lubię się bawić kontekstem. Często używam przedmiotów w moich pracach. Ostatnio zrobiłam solo From Culture to Nature i w tym spektaklu jakby na scenie pojawiają się warzywa i ja tym warzywom nadaję przez ich kształt, przez ich formę, kolor, smak. Ja nadaję im jakby wieloraki kontekst. Fascynuje mnie natura człowieka, wszystkie procesy, które się w nim odbywają, poprzez te wewnętrzne procesy, czyli pracę wszystkich układów, ale też no, zachowania, wszystko, co jest związane z, jakby, z naszą przeszłością, jakby pamięcią, to, co niesiemy ze sobą. Ostatnio też jestem zainteresowana starością i ciałem w chorobie. Mój ostatni spektakl, właśnie, w którym teraz pracuję, bardzo zahacza o tę tematykę i jakby inspiracją do tego spektaklu jest choroba mojego dziadka, jest to choroba Alzheimera, więc mamy tutaj no, tematykę związaną z właśnie zapominaniem, z jakby z takim traceniem orientacji ze sobą, z przestrzenią, no, z bliskimi ludźmi. I ja przez obserwację, przez jakby bycie z dziadkiem, opiekowanie się, przekładam trochę to na język tańca. Interesuje mnie też, to też jest może dla mnie charakterystyczne, jest to fascynacja autentycznością człowieka niezwiązanego z tańcem w ruchu. Pracuję teraz z kobietą, która nie jest profesjonalną tancerką. Pracujemy już 6 tygodni i gdzieś tam przez zadany warsztat, przez mój warsztat z nią, przez taką detaliczną pracę nad ciałem, staram się wydobyć jej autentyczność. Bardzo mnie to interesuje i myślę, że będę to rozwijać. Chciałabym pracować z grupą też, z większą grupą, bo teraz jest jedna osoba. Na swój koszt i na swoje dobra. Już mieszkanie wyszykowane w tej hali zamówić